Rozmowa dnia. W naszym studiu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Kozie. Dzień dobry, panie generale, witamy. Dzień dobry. Przed godziną siódmą mówiliśmy o potrzebie finalizacji prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego i przygotowania projektu polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej. Prezydent Bronisław Komorowski oczekuje, że do końca tego roku będzie gotowy projekt tych dokumentów, ale tak wiele dzieje się ostatnio za sprawą kryzysu na Ukrainie. W opiniach polityków NATO co do przyszłości Paktu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza w naszej części Europy, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, że warto chyba od tego zacząć. Czy możliwe jest stacjonowanie w naszym kraju wojsk amerykańskich, ale nie w liczbie kilkudziesięciu czy kilkuset żołnierzy, jak to ma miejsce przy okazji bazy w Łasku, tylko na przykład liczbie, nie wiem, 8-10 tysięcy na poziomie brygady pancernej? Ja myślę, że to wszystko jest możliwe oczywiście, ale nie przecież nie nagle, nie od razu, w jakiejś długiej perspektywie. Jeśli ta sytuacja niebezpieczeństwa w tym regionie będzie się utrzymywać, NATO może takie decyzje podjąć. Ja myślę, że warto tu oddzielić jakby dwie warstwy reagowania na to. Jedno to jest to takie operacyjne reagowanie na to, co się już w tej chwili dzieje. Zwiększenie liczby ćwiczących żołnierzy, gotowość i tak dalej. Reagowanie na tę agresję polityczną i szantaż militarny ze strony Rosji. Adekwatne reagowanie ze strony NATO. I druga sprawa to jest, jakie to NATO powinno być w przyszłości, czyli to reagowanie w wymiarze strategicznym. Jak ono powinno się zmienić w związku z generalną zmianą sytuacji na wschodniej flance NATO. I w tej długiej perspektywie ja myślę, że nie można wykluczyć, jeżeli nie uda się ustabilizować sytuacji, jeśli nie uda się doprowadzić do deeskalacji, jeśli Rosja się nie cofnie, nie zrealizuje tych wszystkich różnych postulatów, które chociażby na ostatnim posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych były formułowane, to nie można wykluczyć właśnie również decyzji natowskiej o zwiększeniu stacjonowania tutaj wojsk na stałe. Bo dzisiaj rozpatrujemy raczej stacjonowanie czy przybywanie tutaj rotacyjne stosownie do reagowania na pojawiające się w danym momencie zagrożenia. No mamy przykład tego programu Air Policing, czyli ochrony powietrznej krajów nadbałtyckich. Teraz przychodzi kolej na Polskę, od maja tam będziemy, ale już w towarzystwie i to w towarzystwie bodaj brytyjsko-francuskim, a nawet Duńczycy zapowiedzieli, zdaje się, swoją obecność. Ale tylko to jest taki mały fragment tej polityki. Pytanie brzmi, czy gdyby podjęto taką decyzję o bazach amerykańskich w Polsce, jest to decyzja czysto amerykańska, czy muszą tę decyzję podjąć wszystkie kraje NATO? Obydwie opcje są możliwe, dlatego że takie stacjonowanie może być na mocy porozumienia polsko-amerykańskiego, czyli dwustronnego. Mamy na mocy takiego porozumienia na przykład Amerykanie będą budowali bazę swoich przeciwrakiet w Polsce, ale może to być także decyzja natowska jako baz natowskich, a raczej w tym przypadku bardziej jako infrastruktury natowskiej. Ja myślę, że to, co jest niemal już dzisiaj pewne, bo co Polska się domaga od dłuższego czasu, aby było realizowane, i myślę, że ten kryzys to potwierdza te wnioski w sposób podstawowy, że na zbliżającym się szczycie NATO, który ma być we wrześniu, właśnie tego typu decyzje powinny być podjęte. Domagamy się między innymi zwiększenia infrastruktury na wschodniej flance NATO. Mam na myśli bazy, czy to powietrzne, czy morskie, gotowe do przyjmowania sił wzmocnienia, jeśli to będzie potrzebne. Terytorium Polski, w ogóle wschodnia flanka NATO, jest tu pozbawiona w dużym stopniu tej infrastruktury w porównaniu na przykład z zachodnią Europą, co jest zrozumiałe, bo to są zaszłości dawne. Sądzę, że takie wzmocnienie infrastruktury obronnej jest już oczywistością i te nasze głosy, te nasze domagania się, w tym między innymi pana prezydenta, od szczytu już w Lizbonie w 2010 roku, o czym głośno mówił, że one zostaną wreszcie zrealizowane. Ów czerwcowy szczyt ma przede wszystkim przynieść odpowiedź na pytanie, jak mają wyglądać relacje NATO-Rosja. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen mówił o zawieszeniu wszelkiej praktycznej współpracy i cywilnej, i wojskowej z Rosją, no i o potrzebie rewizji owych relacji. Jak one miałyby wyglądać? No znaczy NATO sobie dało czas do czerwca, czyli jeszcze przed swoim szczytem wrześniowym, ponownego dokonania przeglądu. W jaki sposób od wczoraj, kiedy NATO zdecydowało się zawiesić wszelką współpracę z Rosją, czy nastąpi przez te dwa miesiące jakaś zmiana, czy Rosja
będzie realizowała proces deeskalacyjny, czy wręcz przeciwnie, będzie narastał ten szantaż militarny, a może odpukać oczywiście, może dojść także przecież do agresji zbrojnej na wschodnio, zwłaszcza Ukrainę. No i wtedy nastąpi jeszcze ponowny powrót do tego tematu i to może oznaczać nie tylko zawieszenie, ale wręcz zerwanie tego typu relacji. Parlament Ukrainy podejmuje decyzję o możliwości udziału obcych wojsk w manewrach na terenie tego kraju. W odpowiedź jest bardzo szybka ze strony premiera Donalda Tuska. Nie przewidujemy żadnych wspólnych manewrów wojskowych na terenie Ukrainy. Jaki z tego wniosek? Nie, ta odpowiedź jest po prostu reakcją na taką nadinterpretację tego, co zrobiła Ukraina, bo Ukraina po prostu nic innego nie zrobiła, tylko ustanowiła ustawę, czyli uchwaliła ustawę w parlamencie pozwalającą na przyjmowanie wojsk innych krajów na swoim terytorium na czas ćwiczeń. I to jest jak gdyby realizacja pewnych działań po stronie ukraińskiej umożliwiających przeprowadzenie tego typu ćwiczeń na większą skalę. Natomiast co do realizacji tych ćwiczeń, no to jest jak gdyby oddzielny proces uzgadniań, porozumień i tak dalej, przeglądu planów, bo takie plany przecież istniały wcześniej. Takie ćwiczenia wojskowe na terytorium Ukrainy się odbywały z udziałem innych państw amerykańskich, brytyjskich czy także polskich, więc to jest kwestia teraz rewizji, przeglądu tych planów, zastanowienia się, co z nich może być realizowane, co nie zrealizowane. No, wypowiedź premiera świadczy, że na razie my nie bierzemy pod uwagę wzięcia udziału w takich dużych manewrach. A czy możliwa jest obecność Unii Ukrainy w NATO? No trudno to sobie wyobrazić dzisiaj w obecnej sytuacji szybko, dlatego że no, Ukraina jednak musiałaby spełnić szereg jeszcze innych warunków, tak jak Polska zresztą, czy inne kraje, które były przyjmowane do NATO. Ale drzwi dla Ukrainy, to warto przypomnieć, od wielu lat są cały czas otwarte. Wszystko jest w rękach samych Ukraińców, władz ukraińskich, samych obywateli Ukrainy, czy się na to zdecydują i tak dalej, i tak dalej. My ze strony NATO cały czas mówimy, drzwi dla was są otwarte, przygotowujcie się, spełniajcie standardy. Jeśli będziecie mieli taką wolę polityczną, problem jest do rozważenia. No tak, tylko kiedy pada myśl o takiej... taka ewentualność się pojawia w Ukrainie w NATO, od razu odzywa się strona rosyjska. Dalsze relacje gospodarcze w polityce zagranicznej będą uzależnione od statusu Ukrainy. Ukraina chce być tak zwanym państwem pozablokowym, ale Rosjanie chyba nie dopuszczą do takiej możliwości. No to przypomnijmy, że to nie jest pierwszy zna ani żadne zaskoczenie, że Rosja takie stanowisko zajmuje. Przypomnijmy, jakie zajmowała stanowisko co do naszego członkostwa w NATO. Również mówiła, że nie zgadzamy się, nie wolno, Polska niedobrze, jeżeli w NATO, bo... Tak, panie generale, ale jaka Polska była, to nie Ukraina, Warszawa to nie Kijów. No tak, ale później jeszcze jaka była mocno czerwona linia postawiona w stosunku do krajów bałtyckich. Rosja powiedziała, no Polska to jeszcze poszła, trudno, nie była w ZSRR, ale... kraje bałtyckie to część ZSRR. Nie wolno, nie zgodzimy się. Tak samo dzisiaj z Ukrainą. To jest normalne, że Rosja robi wszystko, aby skomplikować proces zbliżania się Ukrainy do Zachodu i będzie ciągle tego typu ostrzeżenia formułować. A wracając jeszcze do początku naszej rozmowy, co pan sądzi o takiej teorii, że Zachód zgadza się na uznanie Ukrainy za rosyjską strefę wpływów w zamian za możliwość rozmieszczenia wojsk natowskich w Europie Środkowo-Wschodniej? To dzisiejsza Rzeczpospolita to sugeruje. Nie. Ja myślę, że do tego nie dojdzie, ponieważ to byłoby coś, co z punktu widzenia polskiego, na przykład doświadczenia historycznego, jest nie do zaakceptowania. To przecież my byliśmy takim przedmiotem w Jałcie, takiego targu, że ktoś poza nami decydował, co ma być z nami się dziać. Więc ja myślę, że tutaj jednak Zachód nie może dopuścić do tego, aby jakiekolwiek porozumienia, ustalenia zapadały bez udziału Ukrainy. To Ukraina, władze ukraińskie muszą siedzieć przy stole, one same muszą decydować, mieć decydujący głos, czy chcą znaleźć się po tej lub po innej stronie jakiejkolwiek linii. Panie generale, to teraz kwestia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Co z tym dokumentem, który powstaje, ma, no,
no prezent, z którym pan generał przyszedł do naszego studia, czyli Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Biała Księga jest opisem rezultatu strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego zarządzonego przez pana prezydenta i przez 2 lata prowadzonego. Wnioski w tej Białej Księdze, jakie z tego przeglądu zostały zawarte, są w dużej mierze, w przeważającej mierze, w zadziwiająco dużej mierze, bym wręcz tak powiedział, aktualne w kontekście wniosków z tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Przypomnę, że tam w tej Białej Księdze mówimy o przeniesieniu priorytetów zaangażowania dziś zewnętrznego, skoncentrowanie się na własnej obronie, o domaganiu się właśnie od NATO, aby ono bardziej koncentrowało się na zadaniach obrony kolektywnej, w tym właśnie wspomnianej tu już rozbudowy infrastruktury, czy aktualizacji planów ewentualnościowych, czy dużych ćwiczeń natowskich na wschodniej flance NATO. Na podstawie tych wniosków jest przygotowywany projekt strategii, czyli dokumentu już obowiązującego, bo Biała Księga jest raczej prezentacją różnych analiz i ocen, które były dokonywane. Natomiast w najbliższym czasie powinien się u pana prezydenta znaleźć przedstawiony przez rząd projekt nowej strategii, która zastąpi tę obowiązującą dzisiaj z 2007 roku. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego, ktoś powie, no to sprawa dla uproszczenia armii, wojska. Nie tylko, ale to nie jest tylko, dużo szersza. W tym przypadku, no właśnie. To jest dużo szersza, dlatego że wojsko no to jest obronność, to jest obrona. Natomiast bezpieczeństwo narodowe jest dużo większe. To są także problemy zarządzania kryzysowego, to są problemy reagowania na te różne zagrożenia cywilne, to są wreszcie problemy takiego bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo energetyczne, czy bezpieczeństwo finansowe, czy cyberbezpieczeństwo wreszcie. A więc szereg tych nowych dziedzin niekoniecznie związanych z tradycyjnym pojmowaniem bezpieczeństwa w wymiarze militarnym. Aczkolwiek to bezpieczeństwo militarne zawsze jest jakby główną osią bezpieczeństwa narodowego. No ale wojsko w tym kontekście to przede wszystkim, o czym mówił prezydent, poprawa jakości polskich sił zbrojnych, w konsekwencji zakupy sprzętu na przykład. No, to nie jest taki rynek, że dziś dzwonimy do producenta, żeby nam przysłał jutro system obrony przeciwlotniczej, bo to niemożliwe, ale pewne rzeczy, wydaje się, powinny być przyspieszone. No więc jakby te priorytety generalne, które wynikają z tej Białej Księgi, znalazły swoje odzwierciedlenie w programach konkretnych modernizacyjnych wojska. One są znane, może przypomnijmy, 2 najważniejsze. To jest obrona powietrzna i obrona przeciwrakietowa, która ma zapewnione finansowanie specjalne na podstawie inicjatywy pana prezydenta. To są zakupy śmigłowców zapewniające możliwość, mobilność wojsk lądowych. To są wreszcie systemy rozpoznania, aby nie dać się zaskoczyć. Te programy, być może można się zastanowić, czy da się je szybciej, niektóre elementy tych programów realizować. Taki przegląd został dokonany w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uznano, że priorytetowe kierunki są zasadne, że trzeba je realizować. Być może nieco wcześniej uda się niektóre sprawy zrealizować, niż wcześniej było to zakładane. Tomasz Siemoniak tu w tym studiu mówił kilka dni temu o możliwości przyspieszenia rozpisania kontraktu, czy realizacji kontraktu na dostawy tak zwanych dronów, że to jest możliwe. Tak jest. I te drony są tutaj szczególnie istotne w naszym położeniu strategicznym, zwłaszcza w tym kontekście rozpoznania, szybkiego dostarczania informacji, aby właśnie nie dać się zaskoczyć jakimś niespodziewanym rozwojem sytuacji militarnej przy naszych granicach. Czy ten termin, który sugeruje pan prezydent owego projektu, dokumentu o strategii bezpieczeństwa, będzie gotowy do końca roku? Strategia powinna być gotowa w pierwszym półroczu, natomiast do końca roku dyrektywa, czyli jeszcze bardziej szczegółowy dokument, ale już super tajny, o ile strategia będzie jawnym dokumentem właśnie do publicznej wiadomości, to ta polityczno-strategiczna dyrektywa, tajny, najtajniejszy dokument w państwie, w którym zawarte będą już konkretne zadania dla wszystkich sektorów państwa, nie tylko dla wojska, ale dla wszystkich ministerstw, dla wszystkich wojewodów. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. Dziękuję bardzo, panie generale. Dziękuję bardzo. 7:31. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.